Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Rockstar wprowadził nową funkcję dla graczy, którzy posiadają abonament GTA Plus i którzy sobie go zakupią. GTA Plus to jest taki abonament, który Rockstar wprowadził jakiś czas temu, nie jest on obowiązkowy, wszystko w grze możecie zdobyć, wiecie, ścieżką kariery i tak dalej. W sumie Rockstar od samego początku tak robił i w czasach, kiedy właściwie pay to win było na porządku dziennym w grach online, Rockstar miał taki zamysł na swoją grę, żeby nie dawać graczom, którzy mają hajs, przewagi w graniu online. Żeby każdy mógł rywalizować na równych zasadach, tylko po prostu ktoś, kto wyda hajsy, zdobędzie coś tam szybciej, no nie? Jeśli kupi sobie gotówkę w grze. Mimo to używają różnych psychologicznych sztuczek, jak hazard, jak losowość i inne tego typu rzeczy, które sprawiają, że ludzie się od tej gry uzależniają. Co Rockstar wprowadził teraz? Już wam pokazuję. Zobaczcie, wchodzicie sobie w menu, wchodzicie sobie w pojazdy i tutaj macie zupełnie oddzielne menu dostępne tylko dla graczy z subskrypcją GTA Plus. I to menu pozwala wam sprowadzić kilka różnych samochodów. One są przeważnie jakieś bardzo fajne lub mniej fajne. Teraz mamy Hakuchu Drag na przykład, tutaj mamy, ja w sumie nie pamiętam już jak wygląda, Cyphera mamy, to jest takie BMW M2, Deveste 8. Taki Devil 16 z rzeczywistości i parę innych takich ciekawych autek. Ponoć one zniknęły z garażu do kupienia. To jest ciekawe. Ja już sobie jeden taki samochód sprowadziłem tutaj. Możemy je sprowadzać nieco chwilę, ale chyba jest odliczanie co 4 minuty możemy sobie nowy sprowadzić. I możemy z nich korzystać tak jakby to była nasza furka. To jest ciekawe. Na przykład tutaj mamy to najnowsze Ferrari. I możemy sobie ten samochód jakby przetestować bez kupowania go, ale nie mamy limitu czasu na testowanie go. Tutaj po prawej stronie na dole widzicie, że odlicza się jakiś czas, ale to jest wyzwanie w grze dowolnej. Latanie pod mostami i to nie ma znaczenia. Ale samochodu możemy używać jak nasz własny. Zobaczcie, wysiądę sobie z niego. Na mapie pojawia się na kolor złoty. Mogę sobie do niego z powrotem wsiąść i go używać. Do tej pory oczywiście mogliśmy sobie wypożyczać samochody z salonu samochodowego i z nich korzystać przez chwilkę. Ale nie mogliśmy ich wezwać w taki sposób jak teraz, że one się właściwie pojawiają od razu koło nas. Nie musimy dzwonić do mechanika ani nic. Odpalamy menu, pyk. Mamy auto i możemy sobie gdzieś tam pojechać, nie? Więc to jest teraz taka, no, mała przewaga graczy. Graczy, którzy mają subskrypcję GTA Plus. Na przykład wcześniej mogłeś sobie testować furki, które są tutaj. Wchodzisz sobie do garażu. Tutaj co tydzień chyba pojawiają się nowe auta, które możesz sobie przetestować. To jest na przykład nowe auto. Możemy sobie je kupić. Albo możemy je, możemy się nim przejechać kawałek, z tym, że to wypożyczenie jest czasowe i będziemy mogli chyba przez minutę, albo ile tam przejechać się tym furkiem i nie, przez 5 minut, o, całkiem długo. Chyba możemy je nawet utopić albo zdetonować, jakbyśmy chcieli. Nie ma znaczenia, ono i tak znika za jakiś czas, nie? A ten samochód, ciekawe czy jak wysiądę to... Aha, nie mogę nawet z niego wysiąść, okej. A ten samochód tutaj, on nie znika. On cały czas tutaj będzie i jak nawet wyjdę z tego garażu, to będę mógł z niego korzystać tak jakby to była moja fura. Ja nie wiem, czy on jest jakoś tam stunigowany, czy ma osiągi na przykład ulepszone na maksa, czy jest taki zwyczajny po prostu. Ale tak, wyszedłem sobie z tego i mogę sobie z niego korzystać cały czas tak jakby był mój. Czy to jest przewaga? Wiecie co, nie wiem, no. Teraz jakbym sobie ten samochód gdzieś tam utopił czy coś, to muszę poczekać jakieś 4 albo 5 minut, aż będę mógł wezwać sobie nowy. W przypadku, gdy dzwonimy do mechanika, no to musimy odczekać chyba 2 minuty, aż będziemy mogli sobie ponownie swoją furkę wezwać, nie? Może są niektóre takie sytuacje, gdzie faktycznie uratuje nam to dupę, gdzie jesteśmy na odludziu, wezwaliśmy samochód, ktoś nam rozwalił ten samochód i chcemy gdzieś tam szybko zdobyć następny i wzywamy sobie ten, ale teraz możemy wzywać tych pojazdów, no, na różne sposoby, nie? Więc nie wiem, czy to jest taka duża przewaga. Te pojazdy teraz nie są opancerzone. Ani nic. I niektórzy... Znaczy, na jednym portalu o grach spotkałem się z taką opinią, że te samochody, które są w tym GTA Plus,
one są niedostępne do kupienia normalnie w sklepie. Ale to nieprawda, bo na przykład ten samochód, którym jadę teraz, to jest nowe auto i ono normalnie jest do kupienia w Legendary teraz. To jest ten furek, Italii GTO. Normalnie można sobie je kupić, także no, nie jest to prawda. Niektóre samochody Rockstar to opisał jako te, które, wiesz, znikają i one się już nigdy nie pojawią. Nie będziesz mógł ich kupić. Będzie można je kupić, one będą gdzieś tam rotowały w tych salonach i teraz te salony faktycznie będą miały sens, nie? Bo ktoś, kto nie ma jakiejś furki i nie może jej kupić normalnie przez aplikację, będzie mógł w końcu zrobić to w salonie i ten salon ma jakiś sens w końcu, nie? I teraz powstało takie miejsce specjalne dla posiadaczy GTA+. Chodzimy sobie tutaj do takiego garażu na Wyspie Elizejskiej i w tym garażu mamy furki dokładnie te, które mieliśmy z menu do wezwania. Tak, możemy sobie je przejrzeć. Możemy sobie nawet z nich korzystać, na przykład Drive, nie? I możemy sobie je kupić po 40% zniżce, jeśli byśmy chcieli. Ja nie chcę, bo po co? Ten samochód jest bardzo fajny, to jest też nowa furka dostępna w grze. I fajne jest to w sumie, że są wyeksponowane, możesz sobie je, wiesz, obejrzeć dookoła. Nawet gracze, którzy nie mają GTA Plus, mogą sobie tu wejść i te samochody obejrzeć. Podejrzewam, że tu będą wyeksponowane zawsze te nowe furki. I tutaj mamy samochód, który będziesz mógł sobie odebrać, jeśli masz GTA Plus, czyli ten taki za darmo, nie? I sobie go odbieramy. Możemy sobie go przypisać do któregoś z garaży. Weźmy sobie ten nowy, mogę sobie nim nawet jechać. Odebrałem sobie swoją wersję tego auta. A ciekawe, czy będę musiał go zwrócić po czasie teraz, jak odbieram go stąd? Nie, mogę go używać tak, jakby był mój własny. Także jestem w takim premium klubie, że tak powiem. Jak zapłacisz sobie za GTA, to jest chyba 27 zł teraz, nie? Jesteś w takim premium klubie GTA i masz dostęp do niektórych takich feature'ów. Jak ten na przykład. Dodatkowo ta subskrypcja daje jeszcze zwolnienie z opłat za używanie ukrytej organizacji na przykład. Może być niewidoczny na mapie. Możesz tam jeszcze inne rzeczy robić za friko. I jakieś tam inne jeszcze bonusy. Listę tych bonusów możecie sobie zresztą zobaczyć na stronie Rockstara. Co jest ważniejsze, to teraz dodali te pojazdy i my sobie jeszcze stuningujemy tego, którym jadę teraz. Wygląda jak... Co to jest w ogóle? Nie wiem, co to za auto. Pajero? Nie znam się na offroadówkach, serio. Stunigujemy Imani. O, to możemy go stunigować tymi opcjami Imani. To jest jeden z tych nowych samochodów, których możemy to zrobić. Widziałem wśród nowych autek do GTA, że jest jeszcze śmigłowiec bojowy, który żeśmy tam trochę testowali na poprzednich odcinkach, bo można było go sprawdzić sobie w misji. On się tam zrespawnował i gracz mógł sobie go po prostu wziąć i użyć, nie? Tak, i teraz jak wysiądę z tego autka, to... O, ono na mapie jest widoczne jako auto te z tego klubu, nie? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonić do mechanika i wezwać sobie swoją wersję tego autka. Pytanie tylko, czy będzie ono już tak stuningowane, czy będzie taką wersją, jakbyśmy kupili je sobie z... Jakbyśmy kupili je sobie z zwykłego internetowego sklepu. Ja nie wiem, czy ten samochód jest dobry, ale bardzo dobrze skręcał i się prowadził. To jest dokładnie ten sam tuning. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że możemy mieć dwa takie same auta. I ciekawe, po jakim czasie zniknie ten samochód, który tutaj jest. Czy ja w ogóle muszę go niszczyć? Patrz, dokładnie taki sam tuning. Mega ciekawe, nie? Tak, i tutaj mamy możliwość zainstalowania specjalnych modyfikacji w agencji i to sobie teraz zrobimy. Pojeździłem chwilę tym autkiem i kurde, powiem wam, że naprawdę zajebiście się tym śmiga. Spoko furka. Szybkie to, ładnie przyspiesza i zajebiście się prowadzi. Pokonuje wszystkie te nierówności ekstra. Wow. Bierzemy się za tuning. Widzę, że nie ma ten samochód żadnych ulepszeń. Okej, co my tu... Wow. Wygląda to fajnie, może pokażę wam opcje tuningowe. Ten zderzak ostatni chyba najfajniejszy, nie? Taki wzmocniony. Okej, silnik. Fajne. Dobra, dajemy sobie to. Czy będzie snorkel? Ja teraz dużo gram w SnowRunnera, więc fajnie, jakby można było coś takiego dać. Okej, tutaj mamy takie dodatkowe oświetlenie. O, to jest fajne. To jakaś taka łopatka. Szkoda, że kilku opcji naraz nie można sobie wrzucić, nie? Fajnie by było. Dobra, tutaj mamy jakieś to.
Co to jest? Tutaj możemy taką rajdówkę z tego zrobić, to nie są żarty. Ej, wiesz, naprawdę dobrze to jeździło. Także podoba mi się. Tu się jeszcze kokpit chyba trochę zmienia. Okej, fajne. Teraz możemy sobie zrobić, żeby nie można było nas namierzyć, ale teraz opresory tak naprawdę nie są dużym zagrożeniem. No ale i tak zainstaluję. Kurde, 400 tysięcy, dobra. Lampy. Tutaj możemy jeszcze jakieś malowanie sobie wrzucić. Naprawdę takie sprytne autko jest. On jest krótki, nie? Ten samochód. O, coś takiego sobie wrzućmy. To nie. Tutaj mamy ochraniacze. Coś takiego dajmy. Możemy sobie przemalować taki średni ten kolor, co? Nie najgorszy, ale chyba można by było coś lepszego dać. I tutaj możemy sobie dać na jakiś taki... O, może ten sam. Może być. Fajnie wygląda w sumie, nie? Taka premium terenówka. Tutaj możemy jeszcze... O kurde, patrz. Boksa? Tutaj jakieś tu rzeczy dziwne. Tutaj jakiś taki potworny wlot powietrza. Boks wygląda fajnie. Tatusiowo. Dobra, co tu jeszcze mamy? Progi? Co to nam się tu robi? A, tutaj mamy plejta takiego ochronnego, okej. Okay, spoko, możemy sobie to trochę zmienić. Jest snorkel! Super! Oczywiście, że dajemy. Zapasowe koło możemy usunąć, możemy odsłonić. Możemy dać dodatkowy ten. Ja myślę, że odsłonięte wygląda fajnie, ale my zrobiliśmy taką premium terenówkę i wolę mieć chyba takie. Fajne, fajnie to wygląda! Możemy oczywiście dać... Bam! Ale tu powinno być w drugą stronę moim zdaniem. Powinno być tak, że byśmy mogli sobie ten samochód podwyższyć, żeby była taka druga opcja, że możemy albo tak maksymalnie obniżyć, albo dać na maksa do góry. To by było bardzo fajne. Dobra, dajemy sobie tutaj... Braking niby jest na niskim poziomie, nie wiem, te statystyki jakoś tutaj dziwnie działają, bo powiem wam, że samochód naprawdę ładnie śmiga. Dobra, tutaj możemy sobie dać jeszcze jakieś felgi offroadowe. Tutaj nam się coś zmieniało. Aha, jak żeśmy dodawali te opony takie niestandardowe, to wtedy... Kurczę, powiem wam, całkiem fajnie się tuninguje mi tą furkę. Tutaj wydać bulletproof i design. O, i teraz nam się zmienia bieżnik na ten taki fajniejszy. Okej, okay, tutaj możemy dać szyby, możemy dać lekko przydymione. Tylny... O kurde ty! Patrz! To jest game changer! Dlatego, że chyba od tyłu nikt nie będzie mógł nas zastrzelić przez to. Fuuu! A czy podejrzewam, że samochód znosi tylko jedną rakietę? Dziwne by było, jakby znosił więcej. Zaraz zobaczymy. To jest kurde szybka fura! Wow! Cyk, ale jakie to jest przyczepne, to w ogóle zachowuje się jak jakieś superauto, jeśli chodzi o przyczepność. Nie powinien zachowywać tak offroadowy samochód. Świetnie się tym skręca, ja pierniczę. Te nowe furki, co teraz dodali, są legendarnie fajne do jazdy, takie bardzo proste. Dobra, a co z offroadami? Byk. Pewnie mamy tu napęd na cztery koła, trudno by oczekiwać od takiego samochodu czegoś innego, nie? Napędu na przód czy na tył chociażby. Jo, piernicz, ale ładnie się to wspina. Cyk, cyk. Ja muszę sprawdzić na górze Chillad. O, ty! Patrz, jak to ładnie lata. I czy wszystkie fury w GTA tak świetnie latały po tych górkach? Ja już nie pamiętam. Za dużo gram w SnowRunnera. W SnowRunnerze wszystko jest takie powolne i tam wspinanie się pod takie góry to jest niezłe wyzwanie. Dlatego chyba jedynym wyzwaniem w GTA dla offroadowych furek to są pionowe ścianki, takie jakie są w okolicy góry Chillad, prawda? Okej, okay, jestem teraz w Avengerze wysoko nad ziemią i załadowałem sobie tu samochód, ale... O, mogę do niego wsiąść, okej. Okay. To spróbuję wyjechać, zobaczymy co się stanie. O! Okej, okay. Ty, jestem niewidoczny na mapie, what the hell? Dobra, bo chcę zajechać jeszcze do Los Santos. Tam ten zlot, o, jaka fajna furka, zobaczcie. Aha, to jest ten z tego laboratorium. Chcę sprawdzić, czy tym samochodem co ja zrobiłem właśnie. Nie wiedziałem, że tak można nawet. Avenger został w powietrzu, dziwne. No nic, jestem niewidoczny na mapie i jadę sobie... O, moim Pajero. Dobra, wbijamy tutaj, ja chcę zobaczyć, czy są jakieś dodatkowe opcje tuningowe. Chyba kolor świateł tylko możemy wymienić. Nie możemy tutaj zainstalować na przykład dodatkowych osiągów jakichś? Chyba nie ma tego tuningu. Jest jeden pojazd, który może być zrobiony tym tuningiem Imani i tym tutaj tuningiem na zlocie. O, jaka fajna furka. Co to jest? Jakieś stare Mitsubishi? Nie wiem, nie pamiętam.
Tutaj jeszcze jakiś furek. To co to było? A, to może sobie test drive'a zrobić tym. Okej, okay, dobra, nieważne. Wracamy do Pajero. I robimy tuning. Przełapiąc mod. No i zobaczmy. I ta Monstro City, tak się nazywa. O kuźwa! Można stuningować HSV. Patrzcie, jak dużo by nas ominęło, jakbym tego nie sprawdził. Wow! Cholera! Dobra, to jeszcze bardziej możemy to ulepszyć? Nie gadaj! Kurde, nie wiem, czy mi kasy starczy. Czy ja mam tylko 400 tysięcy, czy 4 miliony? Nie wiem nawet. Dobra, tu już żeśmy poinstalowali. To chyba będą tylko te. O, tu mam jakiś darmowy. O, jest HSV malowanie. HSV Elite. Wow, to jest drugi taki pojazd, który znam, do którego można zainstalować HSV plus Imani. Wow. Szok. Tutaj możemy sobie jeszcze ten, ale chyba więcej modów tu nie widzę. Snorkel. Właśnie, musimy snorkel przetestować. I zawieszenie możemy dać HSV, bo tak, to jest maksymalne, jak w Los Santos Customs tuningujemy, a tu mamy jeszcze HSV. Ja lubię, jak ten samochód jest wysoko i tak zostawię. Tutaj jeszcze skrzynia biegów i turbo. Wohoho! Stage 3. Kurde. Szok, ile kasy? 100 tysięcy! Ała! Dobra, tutaj już nic nie mamy więcej. Tu mamy jeszcze jakiś dodatkowy panel w innym kolorze. Wow! Ten samochód jest totalnym sztosem! Nie spodziewałem się tego kompletnie. Będzie można go aż w dwóch miejscach stuningować na maksa. Niestety nie mogę sobie wrócić z powrotem na mojego Avengera, on tam w powietrzu będzie sobie wysoko nad ziemią. Ale... zyskaliśmy ponoć więcej mocy i prędkość maksymalna nam się zwiększyła. Ja tutaj tego nie będę mierzył, bo to wiecie, jak się tutaj w GTA mierzy prędkość. Furka powinna lepiej przyspieszać, mieć wyższego V-maxa. Tutaj ten ziomek coś odpieprza. O kurde! Co to było? Ty, ja go chciałem przejechać. On mnie będzie depresorem chyba gonił. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. A! Kurde, on może mnie gonić, ile chce. Do widzenia, panu. On mnie nie widzi na mapie, plus nie może mnie namierzać. Elo, Pajero. I teraz tak, jedziemy sobie... jedziemy sobie tu na te góry. Pojeździmy trochę po offroadach. A, musimy też go sprawdzić w wodzie, bo jestem ciekawy, jak sobie poradzi. Wow, ciekawy, ciekawy pojazd. Powiem wam, że trochę gorzej mi się nim chyba jeździ teraz po tym takim mocniejszym tuningu. Bo jest za szybki jakby. Wydaje się nie być taki przyczepny przez to. Ciekawe. No to jest tylko takie moje subiektywna ocena. O, tu możemy sobie zjechać z tej górki, bo jest dość stromo. I pojedźmy sobie na dół, do wody. Mam nadzieję, że będziemy mogli przetestować naszego snorkela. I że on faktycznie spełni swoją funkcję. W co wątpię? Come on, to jest jednak GTA, nie SnowRunner. Tyk. Tu chyba jakaś plaża jest. O, to będzie dobrze przetestować naszą furkę. W sumie najlepiej by było to na jakiejś rzeczce sprawić, ale tu chyba też się da, nie? Dobra, mamy plażę. Jak głęboko możemy wjechać? Wow, GTA, come on, poważnie? O 1 mm za daleko. Tak sobie myślę, że Avenger może być ciekawym miejscem do strzelania ze snajperki do samolotów, obym tylko dał radę tutaj wylądować, bo ostatnio wybuchłem. Shit! Tak sobie myślę, że wyjdzie całkiem ciekawy tuning tego autka. W ogóle taki... no dużo można z nim zrobić. Dużo kasy można w niego władować. Czy to dobrze, czy to niedobrze? Nie wiem. Ale jedźmy teraz na te najgorsze góry. Spróbujemy przejechać przez rzekę tutaj w tym miejscu. Ona w jednym miejscu jest głębsza, w drugim jest płyt... O kurczę, odleciał mi spoilerek niestety, ale snorkel jeszcze się trzyma. Zobaczymy, czy dam radę sobie tutaj. Zaczniemy, no widzieliśmy już, w którym momencie mniej więcej ten pojazd się topi. Jak tutaj jest w GTA? W GTA jest tak, że jak spędzimy dużo czasu w wodzie, to samochód nam się najpewniej szybciej popsuje. Ale jak przejedziemy tak szybko, to nawet takim super szybkim samochodem możemy to zrobić, który nie ma snorkela, nie? Nie popsuje się od razu. Dlatego my mamy tutaj furkę, która wygląda na to, że w wodzie jest w stanie
wytrzymać dłużej. O nie, nie działa snorkel. No zobaczcie, jest jeszcze z metr powyżej wody ten snorkel. Tu się nic nie powinno złego zdarzyć. Ach. No, wniosek jest jeden. Trzeba wywalić snorkela, bo jest bezużyteczny. Niestety. Przykro mi to stwierdzić, ale takie są fakty. Tu w sumie mamy taką hardkorową górę. Może pojedźmy sobie właśnie w to miejsce. O, jak sobie tak do wody wskoczymy, to nic nam się nie stanie. Ale to tak jak w każdym pojeździe, nie? No może te takie, które mają niski, mały prześwit, to po prostu gorzej nimi się będzie operować w wodzie, nie? Wiadomo. Dobra, i tutaj mamy takie fajne ścianki do podjechania. Czy ten samochód sobie z tym poradzi? W ogóle Pajero jest takim dosyć znanym samochodem offroadowym w rzeczywistości. Dobra, spróbujmy tutaj. Zero problemu. Ale właśnie nie pamiętam, chyba po niektórych ściankach był tylko problem dla niektórych samochodów. Tutaj sobie spróbujemy. Okej. Może ja coś źle pamiętam, ale chyba niektóre te miejsca były trudne do podjechania. Okej, spróbujmy się wow! Czy ten samochód może się... Czekaj... Czy on się może pod pionowe ściany wspinać? Okej, tutaj jego trochę ten... Zawróćmy... I jeszcze raz. Nie no... W GTA wszystkie samochody takie jeździły, ale już nie pamiętam! Ale myśmy tu kiedyś robili zloty i... Te ścianki były takie dosyć trudne. Nie najtrudniejsze chyba, nie? Ale... No łatwe nie były na pewno. Dobra, tam są skały dopiero. Spróbujemy tutaj naszą furkę. Cyk. O, o. Się trochę porozbijamy, a możemy spróbować w drugą stronę podjechać. Szybko tu spadaliśmy, a czy w drugą stronę równie szybko podjedziemy? No fura jest mocno stunigowana, ja w tym momencie nie mogę dać kamery do góry. Już jest maksymalnie do góry w tym momencie. Chyba, że... Okej. Tu już jest problem. Tu już nie dajemy sobie rady. Czyli nie ma jakichś tam niesamowitych właściwości, nie? Ten samochód, że ma nieskończoną przyczepność na przykład, bo wiecie co, jak tak nim chwilę pojechałem, to miałem wrażenie, że ma, bo naprawdę dziwnie się zachowywał na niektórych podjazdach i w ogóle tak jak się go prowadzi, to taki jest przyczepny, zwrotny, a wiesz, jest wysoko zawieszony i dla tych samochodów, dla samochodów tego typu jest to trochę niespotykane GTA, tak się to przynajmniej zapamiętało. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, dobra, ślizga się, nie ma opcji. W ogóle kolor tego auta zlewa się z otoczeniem trochę, co? Zobacz, nie? Tak sobie zrobiłem. Zrobiłem taki kolor ekskluzywny, ale fajnie wygląda. I cyk, i cyk, i cyk. Kurczę, jest takie króciutkie autko. Myślę, że bardzo dobre jest na offroady, nie? Bo tak... No zobaczcie, jak świetnie sobie radzi, no. To, co widzicie, mówi samo za siebie. Cyk, i tu możemy sobie jeszcze hopę zrobić. Patrzcie, jakie to szybkie jest. I tu mamy jeszcze jedną hopkę. I jeszcze jakaś przewrotka. I lądujemy na cztery koła. Okej. Czy tu gdzieś jeszcze możemy podjechać? Drzwi mi się otworzyły. Hop, hop. Jakby tu podjechał. To jest pionowa ściana. Nie, no tu nie ma szans chyba. Ale może Rockstar kiedyś zrobi taki samochód, który będzie miał na przykład silnik odrzutowy na dachu, żeby dociskał go mocniej do ziemi czy coś. Żeby nie było, silniki odrzutowe w samochodach GTA są już od dawna, ale wiecie, chodzi o taki dociskowy. W rzeczywistości jest samochód elektryczny, który niedawno on dopiero się pojawił, nie jest to samochód dopuszczony do ruchu ulicznego, ale ma taki specjalną turbinę przy podwoziu, która wysysa powietrze spod samochodu. To jest niesamowite, poważnie wam mówię, wysysa powietrze spod samochodu i tworzy próżnię pod autem, wobec czego po prostu jest dosysany atmosferą do podłoża i zrobił jakiś tam rekord na torze w Wielkiej Brytanii. Okej, tu jest problem. Tutaj żeśmy kiedyś robili zloty, pamiętam tą miejscówkę. I tutaj tylko niektóre samochody sobie dawały radę, żeby podjechać. To jest taka miejscówka dosyć trudna. Ten samochód niestety się tu ślizga, więc no... Niby wiecie, te ulepszenia, duża moc, wszystko fajne, a tutaj jednak jest problem. I
Zawsze jak sobie robiliśmy tutaj zlot, to jechaliśmy tutaj dookoła, tu była jakaś taka lepsza przyczepność, mniej stromy podjazd i tutaj podejrzewam, że przy którymś tam podjeździe bym sobie poradził na spokojnie tym autkiem. Ale no kurde, sporo kasy wywala się na tuning tej fury, a jednak nie jest ona jakoś tam super dobra, nie? Przynajmniej w takich warunkach, jak my tutaj teraz jeździmy. Wiesz, jak na klimaty GTA, bo ogólnie samochodem jeździ się bardzo fajnie, przyjemnie i jest takie no zwrotne. O, tutaj nawet nam maska odpadła, możemy sobie zobaczyć, co mamy pod maską. Fajne autko, fajne. No i dla posiadaczy GTA Plus ono jest za darmo do odebrania, także cisną mnie, żeby jednak to GTA Plus sobie kupić. Ja od razu jak to kupuję, to sobie sprawdzam, o, takie ciekawsze rzeczy jak to i natychmiast anuluję po zakupie, żeby mi się przypadkiem nie przedłużyło. Ale to robię tylko dla was, żeby nagrać odcinek, bo tak dla siebie to jest, było to dla mnie takie bezużyteczne. Po co to, nie? Dostajesz to 500 000, ale ja wiem, czy to takie 500 000 wydałem na parę tuningów tutaj do tego samochodu, nie? Nawet nie na całościowy, tylko tam na niektóre rzeczy. Także no, jest takie 500+ do GTA. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że podobał wam się tuning tego samochodu i teścik jego. Trzymajcie się, do następnego. Hejas! We'll be right back.